Sumienie to taki głos w człowieku. Głos, który mówi o wartości moralnej twoich czynów, drogi bracie. I ten głos czasami ci powie, fajnie to zrobiłeś, to było dobre, rób tego więcej. Na przykład pomóż twojej sąsiadce, coś tam zanieś jej pod drzwi, pogadaj z twoimi bliskimi, bo dawno z nimi nie gadałeś, dobrze to zrobiłeś. Ja myślę, że sumienie cię może chwalić, ale sumienie będzie ci także podpowiadać, że pewne czyny źle wymyśliłeś, źle przeprowadziłeś, że one były niedobre, że one były złe. I będzie ci podpowiadać w trzech fazach. Na początku będzie cię ostrzegać, nie rób tego, bo to jest złe. Dalej, gdy to robisz, będzie krzyczeć w tobie, to jest złe, przestań to robić. I w końcu po czynie będzie ci dalej mówić, słuchaj, to co było złe, to co zrobiłeś było złe, musisz przeprosić, musisz naprawić, musisz zmienić swoje życie. I Sobór Watykański II w jednej ze swoich konstytucji powie, że sumienie to jest najbardziej wewnętrzne, będące w człowieku sanktuarium, w którym Bóg mówi do człowieka. I ono nie jest przez nas stworzone, to nie jest, jakby chcieli niektórzy psycholodzy, tylko jakiś głos naszej nieświadomości. To jest jakaś ta duchowa, najgłębsza część ciebie, mnie, każdego człowieka, w której spotykam się z Bogiem, w której Bóg właśnie podpowiada mi w ten delikatny sposób o tym, czy moje czyny były dobre, czy złe. Powinniśmy tego sumienia słuchać. Nie mamy go ani rozpuszczać poprzez mówienie, a może nie, a może trochę rozszerzmy, a może trochę zmieńmy, a może zatrzyjmy te granice ostre między dobrem a złem. Mamy je formować, czyli ciągle mamy słuchać Chrystusa, uczyć się rozpoznawać, co jest dobre, a co złe. Więc, drogi bracie, ta praca z twoim sumieniem, jego słuchanie, wyczulenie na jego głos, no to jest praca, która ci zostaje na całe życie. To jest jedna z tych najtrudniejszych chrześcijańskich prac wewnętrznych. Ale warto ją podjąć, bo ona przyniesie ci jako pensję, no, spokój sumienia, pewność twoich sądów, że będziesz spokojny, bo będziesz potrafił ocenić, co jest dobre, a co złe. A to dużo dzisiaj.